No i witam w kolejnym filmie. Troszkę to zajęło, ale w końcu się wybrałem na te bolenie. Mieliśmy tu taką sytuację, że na tym zbiorniku troszeczkę woda była zielona z takim szlamem, dlatego tyle to zajęło, ale byłem wczoraj zobaczyć. No i z powodzeniem można łowić, także woblery już mam przygotowane, wszystkie te, które przyszły z tej pracowni. No i zobaczymy, czy coś się uda złowić. Ryba ewidentnie żeruje, bo to jest widać, także widzimy się na miejscu. Buderki założone. I tak to pudełeczko wygląda. Woblery powierzchniowe. Przedział tak, nie wiem, od 6,7 gdzieś do 8,5 cm. No i zaczniemy od klasyki, czyli ukleja. Wygląda to świetnie. A czy będzie łowić, no to się okaże. Jeszcze te łajdactwo, te szerszenie to są mistrzostwo świata po prostu. No i dobra. Piękny poranek. Widać, że drobniczka chodzi, hamulec trzeba sprawdzić. Sprawdzony. O, leci świetnie. Pierwszy rzut. Producent tutaj mówił, żeby wyczuć sobie zwijanie i podszarpnąć od czasu do czasu. No, naoglądałem się tych boleni z tej powierzchni. No, niesamowite to są emocje. Czysto wędkarsko, no to po prostu poezja. No fajnie to chodzi, fajnie. Właśnie to i coś czuję, że te właśnie ryby tak będą mnie drażnić. Że ja tu sobie będę rzucał, a one będą ganiały. No ale taka kolej rzeczy. Patrzcie, patrzcie jak zebrał, ale zebrał, to coś pięknego. Petarda. Chodź, 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 chodź. O kurde. Ty wariacie. Ty wariacie. No i patrzcie. Pięknie pożar tego woblera, no mistrzostwo świata. O, ależ te bolenie tu mają twarde pyski. Jest. Pyk, pyk, pyk. 58. Nie jest to mój największy boleń, 58 centów, ale pod takie branie właśnie przyjechałem. Nie przedłużam, puszczam go i od razu lecimy dalej. Uciekaj, dzięki wariacie. Dzięki.
No i powiem wam, że to jest adrenalinka właśnie. Wybrania z tej powierzchni. Pięknie zebrał, naprawdę kapitalnie. Ciekawy jestem, jak to się nagrało. No i właśnie cały czas jednostajne zwijanie i od czasu do czasu można podszarpnąć. No tutaj na początek wybrałem sobie trudne miejsce. No bo tu jest wszędzie pełnozielska, no ale w tym miejscu właśnie największe nadzieje pokładam. Tak to zazwyczaj z tymi rybami bywa, no tam gdzie zielsko, tam wyniki. Pięknie chodzi ten wobek. Ło! Nie wiem, czy on nie trafił. Czy on w inną rybę chciał? No to było akurat dobre. Kolejne miejsce, widzicie, tutaj zielone jest, ale całe szczęście tylko przy brzegu. Tu jakiś spadek od razu. No i dobra, następne miejsce. Też widzę, ruch na wodzie jest.
Ale nie wiem, czy to widzieliście. No bajecznie, bajecznie. Bajecznie. No i powiem, kopie fajnie. Przeciągnę go przez to zielsko, czy nie? Ale idzie bokiem. Ależ idzie bokiem. Wow. Ale rybsko wielkie. Ale rybsko wielkie. Jest w podbieraku. Patrzcie, jaka paszcza. Zobaczcie. Jakie branie, jaka torpeda. Patrzcie, jaki pysk. No i tak jak mówiłem, mój nowy rekord. 70 cm. No i podczas holu, no nie wiedziałem, że to będzie aż taka ryba. Branie cudowne. Piękny, wolę nie mój nowy rekord, 70 cm. Coś pięknego. Myślałem, że gdzie się majta, mam tu od razu, pięknie. O, sobie płynie majestatycznie. No nie mam pytań, słuchajcie, po takie branie przyjechałem, po taką właśnie rybę przyjechałem. No miałem chrapkę na te bulenie niesamowitą, bo no jest lato i nie oszukujmy się, no trzeba łowić z tej powierzchni. Trzeba łowić z tej powierzchni, bo po prostu no dużo ryb. Dzięki temu możemy złowić nie we wszystkich miejscach tą przynętę zwykłą. Można poprowadzić, a właśnie to łowienie powierzchniowe, no nie dość, że adrenalina tutaj jest coś wspaniałego, no to jeszcze ryby piękne. Czego chcieć więcej? Bajka. No i ja już wędkowanie zakończyłem. Powiem wam, że bajka. Marzyłem o tych boleniach z powierzchni. No i się doczekałem. Udało się do tego pobić nowy rekord. Równe 70 cm. Także jestem mega zadowolony. No i cóż, no chyba nie mogę się doczekać już kolejnego wypadu. Bo tutaj ryby widać, że one chcą, ale trzeba mieć troszeczkę szczęścia, bo tak jak mówię, on cały czas coś się chlapie. Nie jest tak, że to co rzut to jest ryba, one te ryby chodzą, ale naprawdę trzeba się wstrzelić. Jeżeli filmik wam się podobał, zapraszam do subskrypcji i do zobaczyska w kolejnym filmie.